Fakt mi tu malwersację robi. Wygląda teraz jakby strał. No i tak mu się... No i mamy Tyrannosaurusa w pierwszej formie. Później bym chciał zbudować tą, ale nie ma do niej instrukcji, więc nie wiem, co z tego będzie. Na podstawie obrazka też jestem w stanie to zrobić, tylko zajęłoby to bardzo dużo czasu. I pewnie tak zrobię, tylko że po to potrwa. Mamy ogon, jest bardzo ruchomy, nawet się może praktycznie podrapać po brzuchu. Mój piękny kotek pomaga mi bardzo w recenzji. Zostały mi niewielką ilość miejsca. Nóżka się obraca do ten. Tutaj jest nastaw kulkowy, tu jest nastaw kulkowy. Tu jest ciało robota. Tutaj jedyna japa, która działa z tych wszystkich. Się nie psuje chyba. A nie, wykrakałem. Te dwa zęby są trochę głupie. Oczy są fajne, oczywiście naklejek nie używałem. Znowu zapomniałem pokazać, ile jest części zapasowej w niemej recenzji. Ale jest już aż tyle. I możemy go rozebrać. Tutaj jak widać było też na stawie kulkowym. Tutaj łapka, łapka, głowa się wyrwała razem z tym. Więc nie najlepiej. Wracamy. Tutaj trzeba to odpiąć. Tego dziada udało się, kurde, bez większych problemów. Jestem w szoku. No tak brzydko wyglądała ta góra, tak całe ciało. Uch, na takim dużym kulkowym jest. Ten tak samo, a się rozleciał. O ja pierdziele. Palec mam taki od klocków. Częstego mycia rąk. Ale głównie od klocków. Jak te rogi i to wszystko mi to wyżarło. Normalnie dziurę w palce. Te wszystkie składanie, rozpinanie. Przekładanie, przesadzanie. Tu mamy dużą nogę. Tu też jest, jak widać, na stawie kulkowym. Nawet nie zauważyłem, w sensie na tym, że nawet tak można mu złamać nogę. Tak. No i tu musimy wyciągnąć to ciało robota. Z tego musimy wyciągnąć gitarę. No i tu wciągamy. Ja to zawsze ściągam tak wyłamując tą kulkę na tej krawędzi. Myślę, że to jest poprawna technika, bo inaczej to się chyba nie da tego zrobić. No i rozebrany. Jeszcze coś mi się tu piększy. Cześciutki milusi. Puci, puci, puci. Słychać jak mruczy? Udawało
I mamy kolejnego dinozaura. Tyrannosaurus. W 1917 kupił tutajną ziemię po uprawie cukru na potrzeby. Wzdłuż linii kolejowej zbudował cukrownię. Tutaj mamy trochę kloca. Są dwa ciekawe elementy. To podwójne dziedzictwo widać wszędzie. Matanzas nie jest wyjątkiem. Zęby są. To Jose Martí, wielki poeta, bardzo płodny. Kamera jest jedna. Może więcej. Jedna ręka robota do pyska pewnie. Matanzas szczyci się mianem kubańskiej Wenecji. No i ten. Jeszcze są dwa ciała robota. Super. Stał za ladą i pytał, czym mogę służyć. Towary pakowano w papier. Brzuszek. Prawie gotowy. Dwa boki zrobione. Jeden, drugi. Teraz je trzeba tam przytentegować. Aż wierzyć się nie chce, że iglaki w szkockiej sosny, zwyczajne, kalifornijskie, sosny na całym świecie wzięły początek od tej... Muszę pomyśleć, że jest przytraczone. Nowoczesna technologia umożliwia realizację najbardziej skomplikowanych projektów. Tułów gotowy. Same maszyny, które tam używają, budzą w formie przerażenia. Oglądek gotowy. Kopalki wielonaczyniowe wydobywają dziennie setki tysięcy metrów. Bardzo ruchliwy. Dość by do pełna. Pierwsza gira gotowa. Około 1200 roku przed naszą erą w Ameryce Środkowej zaczęły powstawać rozwinięte społeczeństwa. Olmekowie, Majowie i Aztekowie. Szczęka jest dość ciekawa. To jest dół. A ta góra się buduje. Druga noga zbudowana. Tyle klocków zostało, a raczej minus ten jeden. Niestety ten jeden jest pomylony, bo powinien wejść tutaj do czaszki. Chyba, że gdzieś tutaj się nadal pomyliłem. Ale raczej nie. Szukałem i nie mogę znaleźć. Tak się łapa kłapie. Bo tego jednego zęba moim zdaniem jest za dużo. A tak jest według instrukcji. Zostały takie elementy. To jeden element. I rozwiązanie jest takie, że mogę wziąć z nogi, przełożyć tu i założyć tym. Wtedy nie wygląda tak źle. A jednak przypatrzyłem się jeszcze raz nogą i tu był ten element źle włożony. Nie wystarczyło go przełożyć tu. Jest cały Tyrannosaurus. Nie za bardzo chcę stać na tych nóżkach. No jest nawet fajne. Wszystko to świadczy o zamykaniu się oceanu. Wrażenia kopara opadła.